Co Boże nam mówi, Pan Jezus mówi, powołał ich 12, żeby z Nim byli, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Czy wszyscy do tego zostaliśmy powołani? Mówię o tym wersecie, o tym fragmencie. Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy. Do tego zostaliśmy powołani wszyscy. Zostaliśmy powołani, jak to się często określa, do powszechnego kapłaństwa, a więc jesteśmy kapłanami Boga żywego, a więc w miejsce ludzi modlimy się do Boga, wstawiamy się do Boga, ale też otrzymujemy od Boga słowo, przekazujemy. A tutaj czytamy, że Pan Jezus powołał 12, po pierwsze, żeby z Nim byli, a więc do społeczności z sobą, potem żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, i to każdy z nas jest wysłany na zwiastowanie Ewangelii, każdy z nas jest świadkiem Jezusa Chrystusa, każdy z nas może też czynić wielkie rzeczy w imieniu Pana Jezusa. To nie tylko było zarezerwowane dla specjalnych służb, dla tych szczególnych ludzi, apostołów, ale wszyscy, wszyscy. I są tu tak w tym wersecie zawarte jakby takie trzy człony powołania. Żeby z Nim byli, by wysłać ich na głosić Ewangelię i aby mieli moc i wyposażenie do wypędzania demonów, do czynienia w imieniu Pana Jezusa tych wielkich rzeczy. Ale niezależnie od tej właśnie prawdy, też niektórzy zostali wybrani do specjalnej służby, do takiej szczególnej, specjalnej służby, indywidualnej. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale od 1 do 3 wersetu, czytamy tak. W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A więc oprócz tego, że wszyscy w Antiochii byli powołani do tego, aby nieść poselstwo Ewangelii, nieść świadectwo Ewangelii, Bóg powołał specjalnych ludzi do szczególnych zadań. I mamy w Słowie Bożym wiele fragmentów. Jeden z fragmentów to list do Efezjan i tam jest napisane: i On ustanowił, czy powołał jednych apostołami, innych ewangelistami, innych prorokami, innych nauczycielami i pasterzami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. A więc są powoływani ludzie do specjalnej służby. I o takie powołanie się dzisiaj modliliśmy. O takie powołanie do specjalnej służby, aby być może usługującym na cały etat. Być może na częściowo taka osoba powołana zrezygnuje z jakichś zadań do tej pory wykonywanych na koszt właśnie służby, do której powołał go Bóg. I bywa tak, że jest ktoś lekarzem albo murarzem albo jakimś adwokatem i Bóg go powołuje i zostawia tą służbę, zostawia tą swoją pracę, zostawia swój zawód, poświęca się całkowicie głoszeniu Ewangelii, czy też służby pastora, służby tych różnych określonych w Słowie Bożym. W jaki sposób następuje takie powołanie do zadań specjalnych w Kościele Pana Jezusa Chrystusa? W jaki sposób? Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że to Bóg powołuje. Że to Bóg powołuje. I taka osoba, która zostaje powołana przez Boga, ma od Boga wyraźne światło, jasne światło, że to go Bóg powołuje. I w Słowie Bożym dostrzegamy takie cztery rodzaje powołania do bycia liderem. Trzy są niewłaściwe, jedno jest właściwe. Pierwszy rodzaj powołania to tak zwane samopowołanie. Pamiętacie, byli w Biblii i są w Biblii tacy ludzie, którzy sami chcieli być powołani. Bóg ich nie powołał, ale sami chcieli być powołani i się pchali. Pchali się do tego, żeby być liderami w jakiejś dziedzinie. I taką osobą na przykład był Korach, który potem się zbuntował przeciwko przywódcom, ale o tym nie będę mówił. Drugi rodzaj powołania to można by powiedzieć dziedziczenie. I też tak czasem się zdarza. Przykładem takim mógłby być Samuel, a właściwie nie Samuel, tylko jego synowie, o których czytamy, że stali się nicponiami. Samuel myślał, że oni będą służyć Bogu, a oni byli nicponiami.
Nie byli przez Boga powołani, wybrani, a jeśli tak, to pewnie gdzieś tam po drodze zbłądzili. Ale tam raczej dotyczy ten fragment tego, że chodziło o jakieś dziedziczenie służby. Trzeci rodzaj powołania, o którym mówi także Słowo Boże, to powołanie Saula, którego chcieli ludzie. Ale wiemy, jak to się skończyło. Ludzie chcieli króla, a Pan Bóg mówi, dobrze, będziecie mieli króla. Tylko, że ten król zawiódł. Zawiódł na całej linii. I czwarty rodzaj powołania, o którym Słowo Boże mówi, do którego nas Słowo Boże zachęca, to powołanie przez Boga. I na przykład Mojżesz był osobiście powołany przez Boga, prawda? Pas sobie owce, on chciał wcześniej być przywódcą i on był powołany, miał od Boga jakąś skłonność, jakąś zdolność, takie pragnienie, że będzie przywódcą narodu izraelskiego. Ale zrobił coś, co go zdyskwalifikowało z tego, żeby był powołany przez Boga. Ale był przez Boga powołany i dopiero potem, po 40 latach, przychodzi do niego Bóg i mówi do niego takie dość dziwne słowa, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu, a teraz idź i go wyzwól. A więc Bóg go powołał do tego i wtedy po tych 40 latach Mojżesz już był gotowy do tego, aby to powołanie wypełnić, dlatego że już się czegoś przy tym pasieniu tych owieczek nauczył. Był powołany przez Boga. Moglibyśmy tutaj wspomnieć o Aaronie, który był powołany przez Boga. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, czytamy tam o wielu tych ludziach, którzy zostali wybrani, powołani przez Boga. To byli wybawcy narodu Bożego, narodu wybranego i ci sędziowie wybawiali naród izraelski z niewoli różnych tam Midianitów, Filistynów i różnych innych. Kiedy czytamy o Eliaszu, czytamy o tym, że Bóg go osobiście wybrał, wybrany przez Boga jako prorok Boży dla Izraela. Kiedy czytamy pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza, tam jest bardzo wyraźnie mowa, Bóg powołuje Jeremiasza jako młodego człowieka i mówi do niego, nie bój się, ja jestem z tobą. I tak mu tam bardzo wyraźnie, jednoznacznie mówi, że jest powołany, a przy okazji go zapewnia Pan Bóg o tym, że nie musi się niczego obawiać, że sam Bóg zatroszczy się o to, aby wypełnił to swoje powołanie. Może nie swoje, ale Boże powołanie. I kiedy Bóg powołuje do tych specjalnych zadań w Kościele, to też daje, jak tutaj już Roma wcześniej powiedziała, daje też i wyposażenie, i sam Bóg się troszczy o taką osobę. A więc po pierwsze Bóg powołuje. To Bóg powołuje i wzywa nas do takiej służby, do takiej, powiemy, specjalnej służby w Kościele Pana Jezusa. Czyli nie wszyscy mogą być liderami, nie wszyscy mogą być ewangelistami, nie wszyscy mogą być pastorami, pasterzami czy nauczycielami. To jest specjalna służba. Natomiast drugi aspekt tego powołania dotyczy człowieka. Człowieka dlatego, że Bóg powołuje, czy powołanie do tej specjalnej służby przychodzi do tych ludzi, którzy wiernie wypełniają tą służbę kapłańską, tą służbę powszechną, czy tą służbę, do której każdy został powołany. Pamiętacie, Pan Jezus mówi, będziesz wierny w małym, dostaniesz więcej pieniędzy. Nie chodzi tam wcale o pieniądze, tam właśnie chodzi o odpowiedzialność, o zadanie, tam chodzi o trud, który weźmiesz na swoje ramiona. Bądź wierny w małym, bądź wierny w tych prostych sprawach, to otrzymasz od Boga więcej odpowiedzialności, więcej zadań, a też i więcej różnych trosk, ale większa satysfakcja. A więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I tym terenem, z którego Bóg powołuje do tych specjalnych zadań, jest człowiek wierzący, już jakiś czas wypełniający służbę, wiernie swoją służbę. I bracia i siostry, kiedy przywódcy Kościoła obserwują ludzi, bo przecież obserwują, bo widzą, to bardzo ważne jest to, czy ktoś, dotyczy to w większości młodych ludzi, czy ktoś, kto jest wierny w tych małych rzeczach, jest wierny w zadaniach, które Bóg mu powierzył, jest pokorny, jest otwarty na przyjmowanie jakiejś korekty, jakichś wskazówek. To prawdopodobnie taka osoba będzie nadawała się do tego, aby jej powierzyć większe zadania, bardziej odpowiedzialne zadania w Kościele. Natomiast jeśli ktoś zaniedbuje, jeśli ktoś lekceważy
swoją służbę, albo niedbale do niej się przykłada, czy w ogóle się do niej nie przykłada, to trzeba to bardzo mocno wziąć pod uwagę i takie osoby no, raczej się nie powołuje. A więc to oznacza, że jeśli ktoś jest nawet 20 lat wierzący w Kościele, ale tylko siedzi z założonymi rękami, albo jest nieodpowiedzialny, albo jest niepunktualny, albo jest niesolidny, niesumienny, to trudno takiej osobie powierzyć te specjalne zadania. Bo Bóg powołuje już tych, powołuje tych, którzy już się zaangażowali w tą właśnie powszechną służbę. I chrześcijanie wierni, aktywni w swoim miejscu pracy, w szkole, w domu, w zborze są kandydatami na to, aby im powierzyć tą służbę specjalną. Aktywni w pracy, aktywni w szkole, aktywni w rodzinie, aktywni też w zborze, aktywni na zewnątrz, a więc zaangażowani i to zaangażowani na tyle, że można na nich polegać. Że można na nich polegać, można im powierzyć pewne zadania i zostawić ich, być przekonanym, że zrobią to właściwie, to takie osoby są kandydatami do tego, by ich powołać do tej specjalnej służby. Ale nie jest tak, nie może być tak, że pastor albo starsi zboru mówią, ty bracie, ty nadajesz się do takiej czy innej służby, a ja mówię, a ja nie czuję. A ja nie słyszałem Bożego głosu, więc może wtedy trzeba mu wyjaśnić, na czym polega to czucie albo słyszenie Bożego głosu, a może rzeczywiście się starsi mogą mylić, bo na pierwszym miejscu jest to Boże powołanie. I bracia i siostry, wszyscy jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. I to, że ktoś pracuje w zakładzie pracy, teraz już zakładów pracy nie ma, ale w jakiejś firmie, to, że ktoś ma swój jakiś tam biznes, interes, nie zwalnia go z tego, aby składać chrześcijańskie świadectwo, aby brać udział w tej służbie, do której wszyscy zostaliśmy powołani. I zdarza się czasem tak, że niektórzy wierzący otrzymali od Boga słowo, że Bóg będzie ich używał do jakiejś szczególnej służby i wtedy chcą natychmiast chcą wszystko wziąć w swoje ręce, natychmiast chcą służyć, bo Bóg im powiedział. Jak jeszcze usłyszą proroctwo od jakiegoś proroka znanego, że tak mówi Pan, tu Cię Bóg powołał do tego i tamtego, to przychodzą potem do pastora i mówią, pastorze, Bóg mnie powołał, ja chcę tutaj zrobić rewolucję. Nie mówią, że chcą zrobić rewolucję, ale tak się zachowują. Ale nie tędy jest droga. Nie tędy droga. Tacy ludzie chcą zwykle wywrócić wszystko do góry nogami, bo są powołani. Nie liczą się z tym, że muszą przywódcy Kościoła, przywódcy zboru, inni liderzy to zaakceptować, zrozumieć, ale sami starają się robić zamieszanie i wtedy prawdopodobnie taka osoba nie będzie przywódcą. Przynajmniej wydaje mi się, że się nie nadaje. Póki co w tym momencie się nie nadaje, bo tak moglibyśmy tutaj wspomnieć o Mojżeszu. On też chciał pożyteczne rzeczy zrobić dla Królestwa Bożego, dla narodu izraelskiego. On chciał coś dobrego zrobić, tylko że zrobił to w niewłaściwy sposób, bo zrobił to tak po swojemu i Bóg go musiał uczyć. Ale jeśli ktoś jest taki właśnie nadgorliwy, ktoś jest powołany, ale jest taki nadgorliwy, to należy się właśnie zastanowić nad tym, czy nad tym, w jaki sposób prowadzi taką osobę, jak kształtować taką osobę, jak wychowywać, bo taka osoba najczęściej potrzebuje wychowania, kształtowania, potrzebuje takiego stopowania, takiego powstrzymywania. I na tym cały problem polega. Jednych trzeba popychać, żeby się zaangażowali w służbie, innych trzeba powstrzymywać. Oczywiście, chwała Bogu, zdarzają się też tacy, których nie trzeba ani popychać, ani powstrzymywać, bo są na tyle pokorni, że rozumieją, czym jest służba dla Boga. Ale jeśli chce taka osoba powołana, jeśli chcemy się rozwijać w służbie, musimy być świadomi, absolutnie świadomi, że na samym początku musimy zadbać o swój osobisty rozwój, o rozwój swojego osobistego życia. Jeśli ktoś nie dba o swoje życie, tak jak powiedział apostoł Paweł do kogo?
Pilnuj samego siebie i nauki, do Tymoteusza. A więc on miał tylko, on miał na pierwszym miejscu, nie tylko, ale na pierwszym miejscu miał pilnować samego siebie. Tymoteuszu, jeśli zaniedbasz własne życie, to nie będziesz mógł dać nic innym ludziom. A więc pilnuj najpierw samego siebie, pilnuj nauki, a potem dopiero przekazuj. Mówi apostoł Paweł do Tymoteusza tak. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Nie wiem, czy to powiedziałem tak, jak to jest napisane słowo w słowo, ale o to chodzi. Paweł mówi Tymoteuszu, to co słyszałeś ode mnie, a więc to co się już nauczyłeś, to co przyswoiłeś, to co poznałeś przez Słowo Boże, to przekaż dalej, przekaż ludziom godnym zaufania, a ci ludzie godni zaufania. Oczywiście Tymoteusz też miał zwrócić uwagę na to, kto jest godnym zaufania, bo tam chodziło o liderów, o ludzi, którzy są powołani do tej specjalnej służby. Ci właśnie godni zaufania będą dalej przekazywać te prawdy. A więc są ludzie, którzy się bardzo mocno napierają, bo chcą wypełniać tą specjalną służbę, bo są przez Boga powołani i tych trzeba jakoś stopować, powstrzymywać, a bardziej wychowywać, kształtować. Ale też z drugiej strony zdarza się, że są ludzie powołani, zostali powołani przez Boga, otrzymali to powołanie do specjalnej służby, a niewiele, a nawet nic nie robią w tym zakresie, aby się rozwijać. A co powinni robić w tym zakresie, aby się rozwijać? Jeśli ktoś został powołany do specjalnej służby, co powinien robić? Powinien jak najwięcej porządku robić. Powinien jak najczęściej, a najlepiej zawsze być do dyspozycji. Jeśli jest sprawa, którą trzeba zrobić, to taki kandydat, taka osoba, która jest powołana do specjalnej służby, jest zawsze gotowa pomóc. Czy się zna, czy się nie zna, jest gotowa pomóc. Tak. Tak, nie może być tak, że są ludzie, mówią, ja jestem powołany do jakichś wyższych celów, a więc jest na przykład, trzeba zrobić dach. Nie wiem, czy wiecie, że w piątek i sobotę robiliśmy dach tutaj. Nie ten duży, ale tamten mały, bo dzieciaki pobiegały po dachu i dziurę zrobiły taką, że gdyby następny dzieciak tam wskoczył, to by spadł na dół i byłoby nieszczęście. A więc piątek i sobotę taki mały daszek tam musieliśmy zupełnie na nowo zrobić. A więc trzeba było krokwie poznosić, deski przynosić, papę kupić, wszystko to zrobić i zrobiliśmy. Robiliśmy, a byli chętni do tego, żeby pomóc. Oczywiście wyście nie wiedzieli, więc nie było możliwości pomóc, ale mówię tutaj, że jeśli jest sprawa, jeśli jest coś do zrobienia, to człowiek powołany do specjalnej służby jest zawsze chętny, zawsze gotowy do tego, aby pomóc. Dlatego, że to powołanie się zawsze rozwija. Oczekiwanie, samo oczekiwanie bez zaangażowania się w takie rzeczy podstawowe, w takie kwestie, do którego wszyscy zostaliśmy powołani. Brak tego zaangażowania, wręcz bym powiedział, że dyskwalifikuje taką osobę albo co najmniej ten okres rozpoczęcia tej specjalnej służby się oddala. I powołanie do tej specjalnej służby staje się widoczne dla całego otoczenia, dla całego zboru. A więc nie tylko starsi zboru, nie tylko pastor rozpoznaje taką osobę, ale też ją rozpoznają inne osoby, członkowie zboru. A więc jeszcze raz, Bóg powołuje, ludzie to rozpoznają, liderzy, starsi zboru czy kościoła to rozpoznają i inni rozpoznają. Inni rozpoznają. Pamiętacie, jak został powołany Dawid? Został namaszczony przez Boga, tak? A potem został przez kogo namaszczony? Przez Samuela, tak. A potem? Dwa razy przez ludzi. Został najpierw namaszczony na króla nad Judą, a potem nad całym Izraelem. I najpierw Judejczycy rozpoznali, a potem jeszcze Izraelici rozpoznali. Tam jest mowa o dwukrotnym jakby takim namaszczeniu ze strony ludzi, a więc ludzie go rozpoznali, ludzie w zasadzie się zgodzili z tym Bożym powołaniem, bo przecież on przez Boga został powołany. Ale tam to wyraźnie w Słowie Bożym czytamy, że ludzie go także zaakceptowali, powołali. I nie jest możliwe, czy jest niezgodne z biblijną prawdą, jeśli ktoś
mówi, że jest powołany do jakiejś specjalnej służby, a inni ludzie tego w nim nie rozpoznają. To jest coś, tutaj jest nie w porządku. Albo też zupełnie przeciwnie. Nie jest właściwe, jeśli ludzie mówią, ty powołany jesteś do tego czy tamtego, a on w sercu swoim nie miał żadnego przekonania. Nie ma żadnego przekonania, dlatego że to musi z sobą współgrać. Drodzy bracia i siostry, jakie są zasady, aby powołać kogoś do takiej specjalnej służby? Jeszcze raz przypomnę, że czas przygotowania jest bardzo ważny. Bardzo ważny i dlatego ja chcę się dołączyć do tego. Jeśli ktoś z was, szczególnie młodych, ale niekoniecznie młodych, bo przecież jest seminarium, Warszawskie Seminarium Teologiczne jest dla już doświadczonych osób. Roma, kiedy wraca, to zwykle mówi, że jechała ze swoimi kolegami i wszyscy oni są prawdopodobnie starsi. I zawsze z nimi sobie tam pogada, ma tam takie znajome, koleżanki, przyjaciółki, które zawsze Roma wiezie z sobą jakiś tam plecaczek czy jakąś jedną torbę, a one przywożą prawie całą kuchnię, zawsze napieczone, nawet torty wożą na WST. No to są już doświadczone osoby, już mają dzieci, już coś tam przeżyły, więc Roma tam ma z nimi super. A więc to jest nie tylko dla zupełnie młodych osób. Natomiast dla młodych apeluję, proszę, przemyśl, bracie młody. Przemyśl, co powinieneś zrobić w swoim życiu. Bo bywa tak, jak tutaj zresztą Roma wspomniała, chcemy zabezpieczyć swoje życie tutaj na tej ziemi. Ale no i oczywiście to nie jest złe, bo mamy pracować, prawda? Mamy pracować. Słowo Boże nam mówi o tym, że mamy pracować. Ale być może Bóg kogoś z młodych ludzi powołuje do jakiejś specjalnej służby i powinien rozpocząć przygotowywać się, bo ten czas przygotowania jest niezwykle ważny. Czas przygotowania to jest czas próby wierności, próby oddania się, zaangażowania i bez przygotowania do tej specjalnej służby Bóg nas nie użyje. I taki czas, jak powiedziałem wcześniej już, mieli wszyscy mężowie Boży, nawet apostoł Paweł, Mojżesz, wielu, wielu, wielu innych. I wszyscy przechodzili tą Bożą szkołę. Te Boże kroki musieli zrobić. A Pan Jezus mówi, kto wierny jest małym, większe rzeczy otrzyma. Przeczytam werset z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 21 werset. Rzekł mu Pan Jego, dobrze, sługo, dobry i wierny. A więc pochwała była dla tego sługi, który w czymś był zaangażowany. Dobrze, sługo, dobry i wierny. A teraz następne słowo. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzą. Wejdź do radości Pana swego. O Mojżeszu jest napisane, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Wierny. Bracia i siostry, szczególnie wy, którzy odczuwacie powołanie do specjalnej służby, główną, podstawową kwalifikacją, aby być powołanym, aby być użytecznym w tej służbie, specjalnej służbie, jest wierność. Wierność w małym, wierność w tych rzeczach podstawowych. O Kalebie jest tak napisane. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie. Prowadzą do ziemi, do której poszedł, jego potomstwo ją posiądzie. A w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, 2 werset nam mówi, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Wierny. Wierność dla wszystkich nas, kochani, jest ważne. Jest ważne, byśmy byli wierni. Wierni w małym, wierni w każdym momencie swojego życia być wierni Bogu. Wierni oczywiście Słowu Bożemu, ale też wierni temu indywidualnemu powołaniu przez Boga. Czego to może dotyczyć? To może dotyczyć takiego zwykłego zachowania się w rodzinie, w małżeństwie. Na ile jestem wierny, aby miłość emanowała ze mnie? Na ile jestem wierny, aby umieć rozmawiać, aby umieć porozumiewać się, aby być pokorny. Na ile jestem wierny? To są podstawowe rzeczy. I jakie są kwalifikacje do tej specjalnej służby? Już tak króciutko, bo biskup nakazał krótko.
Jakie są kwalifikacje do tej specjalnej służby? Wierność w powszechnej służbie, stałość w zwiastowaniu Ewangelii, stałość w składaniu świadectwa, stałość w wypełnianiu tej podstawowej, tej powszechnej służby. Druga kwalifikacja, trwanie w społeczności wierzących. Bóg nigdy nie powołuje ludzi, którzy nie są włączeni do Kościoła. Nigdy w życiu. Każda służba zawsze wychodzi z Kościoła. Nie jest tak, że ktoś jest sobie samodzielnym liderem, on nie ma Kościoła, nie ma swoich liderów, nie ma jakiejś, już nie powiem kontroli, ale opieki ze strony innych ludzi. Zawsze każda służba wywodzi się czy wychodzi z Kościoła. Trzecia kwalifikacja to zdrowe, biblijne poglądy i odpowiedzialne życie. Jeśli ktoś ma skłonności, a nie wiem, czy zauważyliście, że niektórzy ludzie mają skłonności, to są specjalni ludzie, to są, bym określił jako specjaliści. Są specjaliści, którzy balansują na krawędzi prawdy i takiego, no nie chcę powiedzieć fałszu, ale wymyślają ze Słowa Bożego coś, czego tam w tej Biblii nie jest napisane. I wtedy no jest kłopot, jest kłopot z takimi osobami, aby im powierzyć jakieś zadania bardziej odpowiedzialne. Zdrowe, biblijne poglądy i odpowiedzialne życie chrześcijańskie. Tak jak apostoł Paweł mówi, tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Jakieś takie szalone życie, takie zwariowane, albo dziwaczne spojrzenie na fragmenty Słowa Bożego, czy interpretacja Słowa Bożego w taki jakiś skrajny sposób jest czymś, nad czym powinno się zastanowić i taką osobę nie powoływać albo z nią rozmawiać, kształtować. Czwarta kwalifikacja to naturalne predyspozycje. Bo jeśli Bóg powołuje człowieka do tego, żeby coś zrobił, to oczywiście on musi mieć do tego zdolność, tą naturalną, ten talent. To ten talent, o którym niedawno na naszej grupie mówiliśmy. Mówiliśmy o talentach i o pasji. Talentach i pasji. Mówiliśmy o tym, że Abel był pasterzem trzód, a Kain... Co robił Kain? Był rolnikiem. Dlaczego? Dlaczego? Czy nie mogli być jednym i drugim? Przecież było ich dopiero czterech na ziemi. Dlaczego obydwoje się nie trudnili tym? Ale mieli zapał do tego. Jeden miał do tego bydełka, a drugi do tego, żeby w tym polu tam grzebać. To jest związane z talentami, związane to jest też z powołaniem i zwykle bywa tak, że Bóg temu, kogo powołuje, daje też takie naturalne predyspozycje. Jeśli Bóg powołuje kogoś do kopania dołka, to na pewno da mu do tego łopatę, a więc wyposaży go w te narzędzia potrzebne. Jeśli Bóg kogoś powołuje do specjalnej służby, to da mu zdolności. Oczywiście Bóg jest Bogiem cudów i może takiego człowieka jak ja przemienić. Tak, Bóg mnie zmienił. Nie wiecie o tym, ale ja wiem. Bóg mnie zmienił. Bóg zmienia życie, ale jednak ważne jest to, aby zwracać uwagę na te zdolności, umiejętności, którymi Bóg nas obdarza. Piąta kwalifikacja to gotowość do podejmowania, przygotowania do służby, gotowość do uczenia się, gotowość do tego, aby podnosić kwalifikacje, aby uzupełniać te kwalifikacje, by coraz lepiej pełnić służbę. Szósta kwalifikacja to poparcie przełożonych zboru. Siódma to taka dbałość czy samokształcenie, dbałość o własny duchowy rozwój i takie stałe dążenie, aby tą służbę lepiej wypełniać. I jeszcze ostatnia kwalifikacja to musi taka osoba powołana mieć poparcie ludzi, którym usługuje, a więc akceptację zboru. No i na tym kończę krótkie kazanie dzisiaj. Bracia i siostry, może wy, którzy już myślicie, a ja to już tam jestem za stary. Was to może trochę znudziło, ale nie, dobrze jest wiedzieć też te sprawy. No to jeszcze powiem trzy zdania, dobrze? Na zakończenie.
Odpowiedzialność, jaka spoczywa na tych, którzy są powołani do specjalnej służby. Odpowiedzialność. Słuchajcie, ja was chcę zachęcić. Wy, wszystkich was, którzy jesteście powołani do specjalnej służby, teraz was chcę dzięki Słowu Bożemu zachęcić. Słowo Boże nam mówi, że otrzymamy surowszy wyrok. To jest odpowiedzialność. Tym, którzy podjęli się nauczania, Bóg mówi, otrzymają surowszy wyrok. Warto być nauczycielem Słowa Bożego? Jasne, że warto. Warto się poddać surowszemu wyroku, ale to raczej tutaj Słowo Boże nam wskazuje na odpowiedzialność, jaka ciąży na tych, którzy Słowo Boże głoszą. A niekiedy ludzie mówią, a pastor to ma dobrze, ten co naucza słowa, on ma dobrze. Nie musi brać do ręki łopaty, musi czasem. I inna odpowiedzialność dla tych ludzi, to jest w Biblii napisane, że zdadzą z tego sprawę. Zdadzą z tego sprawę. A więc odpowiedzialność starszych. Zostaną rozliczeni z tego, jak pełnili służbę. I w pierwszym liście do Koryntian jeszcze czytamy o tym, że tam jest mowa o budowaniu ze złota, srebra, siana, słomy, coś tam jeszcze jest, drewno i kamienie drogie jakieś. Tam też mowa, apostoł Paweł mówi o odpowiedzialności. A więc wszyscy ci, którzy są powołani przez Boga, którzy zgadzają się z tym Bożym powołaniem, rozpoznają to Boże powołanie i podejmują tą specjalną służbę, mają satysfakcję. Ale bardziej należy zwrócić uwagę na to, że muszą być odpowiedzialni. A więc, bracia i siostry, zostaliśmy powołani do tego, aby nieść Ewangelię, ale są niektóre osoby powołane przez Boga do specjalnej służby. Jeśli to jesteś ty, to nie wybiegaj przed szereg, ani nie rób tego, żeby cię trzeba ciągle popędzać, ciągle popychać. Poddaj się Bożemu prowadzeniu, poddaj się Bożemu działaniu, a Bóg cię poprowadzi.